Proszę bardzo. Dziękuję. Konrad nie może skupić się na pracy w pubie, bo cały czas myśli o tym, że ma dziś robić zdjęcia Marcie Prus. Kobieta bardzo mu się podoba. Ja widzę, że ty myślami gdzie indziej jesteś. Chyba w łóżku z tą swoją randką Barabara. Wiesz, weź się pilnuj, bo puścisz ten pub z torbami. No sorry, stary, no, nie mogę się skupić. Aha, wiem. Cześć. Cześć, kochanie. A co wy tacy zadowoleni? No, my jak my. Chyba Konrad, kurde, chodzi podniecony od rana. Wiesz, nie może się, spodniety nie może wytrzymać, no ale dobra, moja krew, no. Szanić, kościół. Irek, a ty tak się cieszysz? Nie wiem, nie przeszkadza ci, że Konrad kręci z Martą, bo kiedyś miałeś z tym problem. A z jaką Martą? No jaką Martą? No tę Martę, którą bzykałeś. Znaczy pewnie nie znając ciebie bzykałeś nie jedną, no ale czekaj. Matka twojego kumpla mówi ci to coś? Ody, co ty odwalasz? Dlaczego mi nie powiedziałeś o tym? A ty, przepraszam, co? Nagle zazdrosny jesteś? Nie, absolutnie nie jestem, nie. No, to ja może idę pozbierać kufle. Ale Marcie, z nim? Niemożliwe, to z nim. Irek, ty naprawdę jesteś zazdrosny. Nie, kochanie, nie. To, dziwię się, jak człowiek się dziwię zwyczajnie. Dziwisz się, przecież widzę, nie kłam. Kochanie, no... No, czuję do Marty sentyment pewnego rodzaju, wiesz... Miłe wspomnienia mi łączą z nią i co, ścisnęło mnie delikatnie, ale i tyle, no. Ty się dla mnie liczysz. Ty, tylko ty. Ścisnęło cię ze względu na sentyment i wspomnienia. Wiesz co, lepiej w ogóle nic nie ma, lepiej to się w ogóle do mnie nie odzywaj. No, kochani, nie obrażaj się. Lisica, Konrad i Marta mnie absolutnie nie obchodzą. Konrad i Marta mogą sobie robić, co im się żywnie podoba. Nie wierzysz? Stary, szacunek, ja ci powodzenia życzę, w ogóle nie wiem, po co jakieś tajemnice robić z tego, że z Martą się ustawiłeś. Bawcie się, róbcie co chcecie. Serio, stary, bawcie się najlepiej jak potraficie, bzykajcie się jak króliki. Życzę wam takiej wyrąbanej w kosmos randki. Takiej... Okej, dzięki. Zadowolona? No, powiedzmy. Ale w sumie to ja nie wiem, czy to będzie randka. Marta mnie poprosiła o parę zdjęć i tyle. A to nie ma tematu, luzik. Zdjęcia, no co? Nagich zdjęć, Ireczku. Może coś, wiesz, się z tego wykluje. Coś się podzieje. Ty sobie nie rób nadziei, Marta nie jest taka łatwa, jak ci się wydaje. O, no to jak rozmawiamy tak szczerze, to może mi dasz jakieś wskazówki, jakieś tipy, jak ją poderwać? A ja mam ci dawać wskazówki, jak Martę poderwać? Szanujmy się. No, no powiedz koledze, pochwal się, jak tak się ładnie prosi o pomoc. No nie bądź lamus, no, słucham. Czekamy, słuchamy, no mów. No. Okolice szyi. I tyle, i reszta w twoich rękach. Idź. Coś mi powiedział. No, nie ma za co, powodzenia. Dobra, kochanie, chodź się napijemy czegoś, gorąco się żeby zrobiło. Nie, już sobie wracam na spektakl. Super. Pamiętaj, zaczyna się o 18:00, nie spóźnij się. Lisica, w życiu ja zająłem w pierwszym rzędzie miejsce. Dla ciebie specjalnie. Nie spóźnij się. Dobrze, no to cześć, pa. Pa.